Witam wszystkich. W tym krótkim odcinku spróbuję zmodyfikować ten termometr. Jak widać, już baterie są wycyckane. To już chwilkę działa. Działa to na takie bateryjki chińskie. I będę próbował po prostu to zmodyfikować, tak by wyciągnąć ten czujnik temperatury na zewnątrz. Do projektów, które już prowadzę, to znaczy między innymi agregatu prądotwórczego, bo zastanawiam się, jak sensownie mierzyć sprawność układu i do tego też będę potrzebował troszeczkę pomocy z pomiaru temperatury. Dlatego potrzebuję taki czujnik jakby na stałe, żeby monitorować. Tym bardziej, że chcę w końcu spróbować, jak to na gazie działa. Ok, mamy rozebrane. Mam nadzieję, że wszystko w kadrze. Jak to się mówi, tutaj dużo nie ma. Jedynie co, to żeby się później nie zastanawiać, gdzie co jest, ja sobie wezmę marker i sobie tu zaznaczę. Odtąd dotąd ma być tu i to ma być tu i tu. Ok. Żeby po prostu, jak to rozbiorę, nie musiałem kombinować, jak ten wyświetlacz ma być. Ok, to jest jakaś ramka pod tym. To ściągam. Nie ma tutaj dużo rzeczy, ale mnie będzie interesował ten element tu. To jest czujnik temperatury. To. A to będzie czujnik wilgotności, który mnie troszkę mniej interesuje. Mi chodzi głównie o ten element tu. Czyli nawet jest napisane. Temperatura i humidity, czyli wilgotność i temperatura. To jakieś plus minus 3%, jakaś regulacja, coś? Nie. Możliwe, że tu jest coś można dodać, żeby tolerancję zmienić. Ok. To co? Lutownica i wyciągniemy sobie to. Aha, racja, muszę sobie najpierw prąd załączyć. Bo była burza ostatnio i w ramach bezpieczeństwa, jak zawsze, sobie wyciągam wszystko z prądu. I teraz tak, to mamy tu, czyli to będzie to. No, lutownica już się zaczyna nagrzewać. Prawdopodobnie po tym, jak tu troszeczkę wyciągnę ten czujnik, to prawdopodobnie będzie troszeczkę kłamało całe urządzenie, z racji, że nie wiem, jaki to jest rodzaj czujnika, ale zaraz go zmierzymy. Czy to ma duży opór, to jak będzie duży opór, to po prostu ta tolerancja wynikająca z przewodu, który dojdzie, będzie nikła. Okay, patrzmy. Takie duże to jest. Czyli stawiam, że to będzie 10 kilo ohmów, tylko że... dobra. Akurat wszystko widzieliście, jak to się mówi, jak to robię poza kadrem. Jeszcze raz.
rośnie rezystancja, bo się schładza, więc stawiam, że to będzie 10 kOhmów typowy, czyli przy 10 kOhmach jak wrzucę tam powiedzmy kilkadziesiąt centymetrów kabelka, się nic nie stanie. To dobra, biorę się za szukanie kabelka i zaraz tu, między to a tu wrzucimy kabelek i będziemy mieli termometr, tylko nie wiem jaki będzie miał zakres ten czujnik, przy jakim po prostu może ulec uszkodzeniu, ale wyjdzie w praktyce. Sam przyrząd nie jest drogi, więc jak to się mówi, nie będzie to jakaś wielka strata, a zakup kolejnego urządzenia mi się nie dodaje. Dobra, zaraz do was wracam i lecimy dalej. No i jestem. Mam przewód 3x012, ale niestety on jest tylko na 80 stopni. 80 stopni. Taki przewodzik. Jak to się mówi? Nic nadzwyczajnego. I tak od razu sobie pomyślałem, dobra, jak już mam te baterie wysmyczone, one nie są zbytnio żywotne, te malutkie. Mam z takiego projektu takie baterie, holdery i się po prostu wepnie tutaj, jak tutaj jest plus, w sumie to jest na, to jest równolegle chyba. No to to wygląda, no bo dwa osobne obwody to są. To zaraz się dowiem. No, przepraszam. Zaś poza kadrem. Bo plusy są razem. A jak już mamy miernik odpalony, zmierzymy sobie, trzy minusy są razem. Czyli może być, że to jest leci na 1,5 volta. Nie za bardzo to pokazuje, żeby to było razem, czyli każdy obwód. No dobra, damy sobie tak. Czyli coś tutaj jest. Nie, no to jest równolegle. Czyli to nie będzie na 3 V, tylko na 1,5 V. Czyli te dwie baterie są po prostu równolegle. I będę musiał to po prostu jakoś poczarować, ale to może następnym razem. Nie będę tego robił. Najwyżej dajcie mi znać, czy mam to przerobić, czy nie. Na razie się skupimy na tym czujniczku malutkim. Ja sobie miernik na razie wezmę, wyłączę. I tak, potrzebujemy dwie żyły. Jak zawsze narzędzi tutaj nie mam. I tutaj przynajmniej jest na równo. Elektryk zawsze ma lekko tępy nóż. Czemu lekko tępy nóż zawsze ma elektryk? Żeby nie wjechać w żyły. Jak ma się ostry nóż, to zaraz się jest w żyle. Teraz jest wjechane do środka i zewnętrzna izolacja jest rozwalona. To co, weźmiemy sobie brązowy i niebieski. Typowo czarny se odetniemy. Teraz tak, ile tego tutaj będziemy potrzebować? Może zostawimy tak, damy sobie termokurczki. Naprawdę mało tego trzeba. Ta izolacja też schodzi bardzo delikatnie. Damy sobie cynkę. I lecimy z tematem. Jak zawsze lutownica już wystygła. I nie za bardzo to się chcę zaś nagrzać. Coś innego jak się cały czas używa, a coś innego jak się przerwie. Ok, jeden jest. Drugi też jest. Mamy to.
Ok, czyli to mamy do czujnika. Ja sobie teraz na stole mam zaznaczony około metr. Weźmiemy sobie 2 metry do przewodu. Przepraszam, że poza kadrem, ale nie mam drugiej kamery chwilowo, żeby jakoś tutaj całokształt jeszcze kręciła. Może kiedyś do tego dojdę. Ale musicie mi pisać sugestie, co poprawić, bo to jest takie bardziej, jak to się mówi, inspirujące, jak ktoś powie, co robisz źle, niż kręcenie filmów, które... Dobra, zobaczę sobie chwileczkę, ale za chwilę wyłączę, bo gościu coś robi, co nawet nie wiem, o co kaman. Ale tak to już bywa. Czarny zaś se utniemy. Podobnie jak tu sobie zrobimy nacięcie na izolacji. Nie trzeba dużo tego nacinać, bo zazwyczaj wygląda sytuacja tak, że jak to się nagrzewa, to ta izolacja i tak się sama cofa. Do tyłu się kurczy, więc nie opłaca się za dużo odbierać tej izolacji. Dobra. Wiemy, że czujnik był między tym a tym pinem. Tu jest jakiś minus jeszcze zaznaczony, nie wiem czemu. Aha, bo to jest minus baterii. Okej, czyli ten minus jest tu, a to jest tu, a to jest tu. Aha, dobra, czyli to jest wszystko połączone, czyli to jest koszykami. Minus idzie stąd, tu, tu i tu. Czyli te dwie baterie są równolegle. Więc jednym słowem można by było to zrobić na 1,5 V, tylko bym musiał zaś kieszonkę jakoś przerobić. Teraz tak, damy sobie to do tyłu, kabelek sobie gdzieś tu może bokiem wypuścimy, albo tu, to będzie fajnie. Tu mi się to podoba, no prawie że mi się podoba, bo tu jest... Tu są takie jakby dziurki, przelotki i tu, i nie wiem, czy będzie widać tu, muszę więcej światła tutaj dać, o, może tak, o, teraz będzie widać, tu i tu są przelotki i ja sobie tutaj jakoś ułożę ten kabelek. Ewentualnie tutaj od boku coś się wymyśli. Czyli tak, najpierw sobie to przylutujemy do płytki. Czujnik był od tej strony, więc my sobie pociągniemy tu. Chyba najpierw sobie, może przejdzie. Głównie chodzi o to, że mi tu się zaciągła cyna. I ja nie widzę otworku, przez co będzie mi ciężko to przelutować. I teraz jeszcze zamknąłem ten drugi otworek, ale pojedynczo powinno pójść. Okay. Czyli po prostu teraz ten kabelek sam się dociska, tutaj rozlutowuje, ale to nic nie daje. Czyli przejdziemy sobie do imadełka. Dlatego mówię, że lubię tą moją pincetę. Teraz tak, przeniesiemy sobie kamerkę tu. Teraz będziemy tutaj kręcić. Mamy moją płytkę, łapiemy sobie do pincety, tylko bym musiał w sumie sobie to dać tak. Od tej strony będę pchał, a od tej strony będę lutował.
co, lecimy. Lecimy na Szczecin. Okej. Jeden jest. Troszkę tej ceny tutaj przetransferujemy. Trzyma. I teraz muszę sobie drugim trafić. Przewodzikiem. Jest. Jest. No i mamy gotowe. Jest zalutowany. Nie jest to idealnie. Troszkę poprawimy. Ogólnie to jest polutowane strasznie. Ale za tą kasę, co to było kupione, to nie ma co się cudów spodziewać. I teraz tak. Musimy sobie zacząć to zaś składać pomału. Damy sobie z powrotem tu. Tylko coś mi statyw się. Statyw mi zaczyna strajkować. No i dobra. W drugą stronę lecimy. Teraz bym potrzebował termokurczki malutkie, zawsze pod ręką. I tak, kabelek gdzieś się kończy tu. Musimy sobie to zrobić troszkę krótsze. I zrobimy dwie na raz, czyli ja sobie to zbijam na dwa. Tak. I sobie robię pierwsze cięcie. Pyk. I jak wyszło nierówno, to zaś wsadzam tutaj nożyk. I tak. I mamy dwie termokurczki. Zawsze jak kupujecie termokurczki, to patrzcie, jaki jest stosunek średnicy do skurczenia, bo można się przejechać. A mianowicie chodzi o to, że w tych tanich termokurczkach one się kurczą tylko, powiedzmy, o 20% czy o ileś. I później czasem jest problem cokolwiek zabezpieczyć, ale w tych lepszych to jest nawet do 50%, nawet więcej. Lepszych nie używam, bo po prostu nie potrzebuję aż takich fajnych, jak to się mówi. Kupuję te, co mają 50% skurczu. Jest git. Tylko tutaj ja bym musiał troszeczkę kalafonii wziąć. Ta cyna jest już troszkę przegrzana chyba i się robi ostra. A mi zależy na tym, żeby to w miarę tutaj się działo dobrze. Czyli to muszę poprawić. No teraz mi nic to nie trzyma, więc trochę się źle to lutuje. Muszę znowu się złapać. I lecę z tematem. Okay. Tu się to zrobiło lepsze. Tu jest dalej ostre, czyli tu musimy jeszcze raz poprawić. Weźmiemy kalafonii trochę. O, nie się zlało. Teraz typowy problem. Mam nadzieję, że to było widać, jak to lutuje. Dodałem lutownicy i się sparzyłem. Jak za długo się grzeje, to się ona, ta termokurczka sama zamyka. Ale jak jest dobra, to ona jest elastyczna i to idzie zawsze zrobić. No i tak teraz patrzę, że na to jeszcze założymy większą termokurczkę. Tutaj na szczęście w tym moim bajzlowniku coś się na pewno znajdzie. A mianowicie taki rozmiar uniwersalny może być. Teraz weźmiemy czarną, tylko nie wiem, czy ta czarna tu przejdzie. Nie, musi być większy rozmiar. To jest... O tym mówiłem. Tak.
0,2,5 na 1,25, czyli ona się o połowę. Te lepsze mają nawet napisy na sobie, te gorsze. Gorsze, nie gorsze. Niektóre nie mają, a się też dobrze kurczą. Dobrze. Mam troszeczkę grubszą. Damy ją sobie tu, ewentualnie użyję troszkę ciepłego kleju, żeby to pouzupełniać. Ale będzie raczej git. Dobra, tak, tak. To sobie damy na miejsce, ale sobie niż przejdziemy dalej. Sobie zrobimy tak, że to już mamy zaciśnięte. I sobie przelecimy to. No i nam został taki mały punkcik, który będzie nam robił pomiar. Ok. Te lepsze opaski można jeszcze formować plastycznie, jak one są ciepłe, nawet widać, że może będzie widać, że tutaj odciski palców moje zostały. Przez co jak mamy, że no, nie do końca pasuje ta termokuczka, można je ścisnąć w palcach i połączyć razem, one się fajnie skleją. No i dobrze, mamy czujnik. Wracamy do składania, można powiedzieć. I teraz tak, tu była jakaś ramka. Ta ramka była po to chyba, żeby trzymać dystans między wyświetlaczem. O, tak to może być. Tutaj ta stopka będzie do tego. I to będzie prawdopodobnie jakoś tak. Tak. Tutaj mi się jakiś symbol pokazał przez chwilę, nie wiem czy było widać. To jest symetryczne, więc nie ma większego znaczenia. Przy takich małych napięciach, co tutaj są, to może być, że jakiś tam znaczek się pokaże, jak coś dotknę. Ok. Teraz cała sztuka w tym, bym tutaj jakoś ten kabelek sobie wyprowadził. Ale to jest jakby stworzone nawet pod to. No. To jest nawet miejsce na ten kabelek. Jakby to było stąd. Troszeczkę mi się to źle ułożyło w środku. Ale trzyma. Teraz odpalimy to. Musiał w sumie wziąć nowe baterie, ale na tych jakoś jeszcze to też dreptało w miarę. Zaraz zobaczymy. Tak, tak, tak. To było jakoś chyba tu wsadzone. Tak. To mi nie chciało wyskoczyć. Okej. Mhm. Sobie wsadzę to, a później sobie wsadzę resztę. Nie wszystko na raz. Tym bardziej, że to się robi pierwszy raz, to nie wiem jak to do końca ma być. Tak trochę dziczę. Ok. Coś widać, nic nie widać. Czyli prawdopodobnie wyświetlacz mi uciekł, albo baterie są już takie wydojone. Jedna z dwóch opcji. Dobra. Wrócę jak to poskładam ponownie. No i jednak to nie jest takie do końca symetryczne z tego tytułu, że tutaj ten wyjście do czujnika
wilgotności się pokrywa z tym, że tu jest jakby półeczka na tą tasiemkę, co jest do wyświetlacza. Więc to tak do końca symetryczne nie jest. Okej. I co? I co? Coś w tle widzę, tylko że bateria jest tak wydojona, że pokazuje same ósemki. Więc jeszcze raz, muszę skoczyć po nowe baterie. Mam nowe baterie, tylko nie wiem, czy tutaj te światło nie przeszkadza. O, tak. No o, nawet ożyło na chwilę, jak jedna wypadła. Mamy nowe, tylko one też długo leżały. Więc nie gwarantuję, że to od razu ruszy. Ale coś jest. Okej. Okay. Mamy temperaturę, czy tutaj jest 28, musiał sobie wziąć inny czujnik, ale spróbujemy, czy on reaguje. Reaguje, tylko nie wiem, jaka jest maksymalna liczba, jaką on jest w stanie pokazać. To są tylko dwie cyfry, spróbujemy sobie tak. Max, już się kopci z tego. Nie, ponad. Czyli on ma tam ograniczenie może do 50. Troszkę teraz spróbuję palcami to schłodzić i zobaczymy, jaką temperaturę pokażę jako pierwszą. O. 40 stopni, czyli on ma max 40. No to ok, 40 stopni może się przyda. Zobaczymy. Jeszcze raz. 44. Nie wiem, jak on szybko ci świeża. Może będzie 50. Możliwe, że będzie 50 jako maksymalna. Nie jest źle, nie jest dobrze, ale już na 50 stopniach coś idzie działać. Więc krótki filmik. O, 59. Czy może 60? Albo za szybko rośnie. Nie, zobaczymy, jak to będzie działać w DL24 na początek. Wcisnę to tam gdzieś koło MOSFETa i będę wiedział mniej więcej, jaka jest temperatura przy MOSFETcie, by tak w miarę na żywo śledzić, jak to działa. Dobra, dzięki za obejrzenie. Do następnego mini projektu, co się dzieje na zapleczu. Dzięki, cześć!